Supermanki Ball Banana Blitz jest grą zręcznościową wydaną 8 grudnia 2006 roku na Wii. Parę lat temu pojawiła się wersja HD, która dostępna jest m.in. na Switchu, PlayStation 4, Xboxie One i PC-cie. Gra posiada wiele trybów rozgrywki, ponad 100 plansz, 50 minigier, rozbudowany multiplayer, w którym uczestniczyć może nawet 4 graczy. Historia nie jest tu ważna i stanowi tylko pretekst do całej zabawy. Zły kapitan kradnie artefakt złotego banana, a małpia rodzinka zdenerwowana tym faktem wyrusza w podróż, aby go odzyskać. Super Monkey Ball korzysta z kontrolera ruchowego, przy pomocy którego sterujemy bohaterem zamkniętym w szklanej kuli. Do wyboru jest 6 postaci i granie każdą z nich delikatnie się różni. Jedne są szybsze, drugie wolniejsze. Niektóre małpy potrafią wyżej skakać, inne niszczyć przeszkody na planszy. Jednak bez względu kogo wybierzemy, liczyć będzie się przede wszystkim dobre opanowanie, cierpliwość i zimne nerwy. Naszym głównym zadaniem jest dotarcie do bramy na końcu planszy i okazyjne zbieranie bananów, które dadzą nam dodatkowe życie. Poziomy podzielone są na obszary, na końcu których czeka nas starcie z bossem. Są one bardzo dobrze zaprojektowane, błyskotliwe i nieźle testują nasze umiejętności. Dodatkowo znajdziemy też bonusowe rundy, gdzie podczas uciekającego czasu zbierać będziemy jak najwięcej bananów. Kulą sterujemy w odpowiedni sposób, wychylając kontroler. W niektórych miejscach niezbędne jest wykonanie skoku oraz manewrowanie tak, aby nie zlecieć w przepaść. Poziomy zaliczać będziemy wielokrotnie, pobijając własne czasy i ustalając nowe rekordy. W rogu ekranu widać, ile bananów zebraliśmy, a po każdych 20 otrzymujemy ekstra życie. W dole natomiast jest licznik prędkości i niejednokrotnie pędząc na złamanie karku przekroczymy 100 mil na godzinę. Walki z bossami są wisienką na torcie całej produkcji, trzeba nieźle kombinować i się streszczać, a dodatkowo przeciwnicy są całkiem wytrzymali i uderzyć ich musimy co najmniej kilka razy. Plansze są naprawdę ciekawie skonstruowane, a poziom trudności rośnie w niebotycznym stopniu. Z początku platformy wokół nas są szerokie, a dookoła nich znajdują się ochronne barierki. Z czasem jednak droga do celu staje się bardziej wyboista, przed nami pojawiają się przepaście, strome zbocza, różne schodki, a także alternatywne ścieżki dla niebojących się wyzwań graczy. Trafimy też na wiele skrótów, obracających się mostów, wind i pochyłych tuneli. Tak jak z początku wszystko przechodziłem za pierwszym razem, tak od połowy każdy poziom powtarzałem minimum 10 razy. Pod sam koniec robi się już naprawdę masakrycznie i może się okazać, że utkniemy gdzieś na parę godzin. Kontroler w idealny sposób odczytuje nasze ruchy, a do odniesienia sukcesu niezbędna jest niesamowita koordynacja i wyuczenia się każdego centymetra terenu na pamięć. Fizyka też lubi płatać figle i czasami wystarczy gdzieś nie tak wjechać, aby nas wybiło w przepaść, a wesoły szympans w niektórych momentach zachowuje się bardzo nieprzewidywalnie. Katorgą okazuje się tu błaha rzecz, jak wskakiwanie po schodach, panele przyspieszające lub pojawiający się przeciwnicy. Po etapach wojącają się krety w roboczych kaskach i różne ośmiornice, których zadaniem jest wyłącznie zepchnąć nas w przepaść, utrudniając dotarcie do mety. Levele usiane są wieloma pułapkami, trafimy na sprężnowe pachołki wybijające nas z trasy, rozwijające się schody, wiele ostrych zakrętów, ramp, lecących w naszą stronę czerwonych kul, czy miejsc, w których wymagane są akrobatyczne skoki. Grafika jest bardzo kolorowa, a odwiedzane światy nawiązują do danego regionu na Ziemi. Trafimy na klimaty tropikalne, w których toczyć będziemy się między palmami, widząc jak w oddali wybuchają wulkany. Przyjdzie nam pędzić po ośnieżonych werandach, na końcu walcząc z bossem rzucającym w nas ośnieżonymi kulami. W grze znajdziemy również piramidy, potyczkę z mechanicznym dinozaurem, mieniące się w blasku księżyca motywy pirackie, levele surrealistyczne pokryte grzybami, światy zalane lawą, czy przypominające kosmiczną dyskotekę. Wszystkie etapy zostały naprawdę fajnie zaprojektowane, a nasz małpi przyjaciel wykonuje różne gesty, na przykład gdy jesteśmy zbyt blisko krawędzi, odbijamy się od różnych przeszkód, podskakujemy czy zbieramy banany. Muzyka jest bardzo rytmiczna i skoczna, każdy z poziomów posiada swój motyw przewodni, kawałki elektroniczne idealnie komponują się z trąbkami i gitarą, utwory są niesamowicie dynamiczne i pełne werwy. Super Monkey Ball Banana Blitz jest produkcją godną polecenia, doskonale wykorzystuje kontroler ruchowy, posiada rozbudowany zestaw minigier dla wielu graczy, porządny tryb solo z mnóstwem wyzwań i urozmaiceń. Niestety, ostatnie poziomy są niesamowicie trudne, powodują frustrację i nawet gdy wyuczymy się drogi na pamięć, jesteśmy w stanie skusić ze względu na fizykę. Poza tym granie w ten tytuł sprawia dużo zabawy, szybko nie znudzi się pobijanie własnych rekordów czy rywalizacja z innymi. Zachęcam posiadaczy Wii do zagrania w tą grę i przetestowania własnych umiejętności.